Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Madej, jestem lektorem języka angielskiego w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Dzień dobry, jak mogę zaliczyć język obcy na studiach magisterskich? Proszę Państwa, przede wszystkim zacznijmy od tak zwanych good news, czyli tak zwanej dobrej nowiny. Zajęcia na studiach magisterskich są dla Państwa obowiązkowe. Ale macie Państwo jak gdyby dwie ścieżki do wyboru. Możecie Państwo wybrać dwa sposoby zaliczania. Pierwszy z nich jest to kurs Can Do. Taki kurs, który jest prowadzony tutaj w murach naszej uczelni z lektorem w taki tradycyjny sposób, skupiający się przede wszystkim na Business English oraz druga ścieżka, druga opcja, praca samodzielna przed komputerem przy pomocy platformy Rosetta Stone. Jeśli zdecyduje się na Can Do, to w jakiej formie będzie przebiegać nauka? Jeżeli chodzi o kurs Can Do, jest to tradycyjny kurs, który proponujemy Państwu tutaj w szkole. Obejmuje on 14 godzin lekcyjnych, czyli 7 spotkań po półtorej godziny. I mają Państwo tutaj też do wyboru zarówno dwa języki, czyli możecie Państwo tutaj zaliczać język angielski w ten sposób i język niemiecki, ale macie Państwo też do wyboru z całego zakresu Business English jak gdyby dwa działy skupiające się jednym z nich na prezentacjach, czyli Presentation in English, Presentations in English oraz Meetings in English, czyli spotkania biznesowe w języku angielskim. To jest chyba ten atut tego kursu. Będziecie Państwo mogli na zajęciach, oczywiście będziecie dostawać materiały od lektora, ale przede wszystkim zajęcia wyglądają w ten sposób, że Państwo mówicie. Mówicie i mówicie i mówicie. Także 3/4 zajęć to jest po prostu speaking skills, tak? Czyli jak gdyby ćwiczenie wymowy, ćwiczenie struktur, które zostały poznane wcześniej. No i jest to taka, myślę, że wyjątkowa okazja do tego, żeby się na ten kurs zdecydować. Jak często w tygodniu będą się odbywać zajęcia? Jest to 7 spotkań, 14 godzin, a więc będzie to dostosowane do Państwa planu zajęć. Zajęcia będą się odbywać w weekendy zjazdowe. Spróbujemy tak dobrać godziny, tak żebyście Państwo po prostu byli zadowoleni, żebyście nie musieli specjalnie czekać na ten kurs. Sam kurs wygląda w ten sposób, że będziecie Państwo, że obecność oczywiście na kursie jest obowiązkowa i kurs kończy się zaliczeniem. To zaliczenie polega na tak zwanym projekcie. Czyli jeżeli Państwo wybiorą na przykład prezentację w języku angielskim, będziecie Państwo musieli na koniec, na ostatnich zajęciach taką prezentację przygotować. Albo w PowerPoincie, albo w jakimś innym programie i po prostu ją przedstawić. Na tej zasadzie Państwo po prostu otrzymujecie zaliczenie. Natomiast jeżeli chodzi o meetings, również jest to forma taka zaliczeniowa w formie ustnej, czyli po prostu odgrywacie Państwo rolę, która zostanie nadana przez wykładowcę i w ten sposób po prostu Państwo zaliczacie ten kurs. A co z poziomem języka? Będzie jakiś test? Nie, jest to na pewno ważne, żebyście Państwo byli, nie, jest to przeznaczone przede wszystkim nie dla początkujących, ale mamy nadzieję, że nasi studenci Wyższej Szkoły Bankowej no przynajmniej są na poziomie B1, czyli jest to kurs dedykowany dla osób będących na poziomie B1 z języka angielskiego lub też z języka niemieckiego. Co z wybraniem poziomu nauczania na Rosetcie Stone? Tutaj Państwo macie więcej jak gdyby możliwości, możecie wybrać zarówno język angielski, niemiecki, ale również hiszpański i francuski, czyli macie jak gdyby szerszy zakres, pole do działania, ale jest też jedno zastrzeżenie, nie możecie Państwo wybierać jak gdyby kursu od początku, czyli też zaczynacie Państwo na poziomie B1. Jak mogę zapisać się na kurs Can Do? Najlepiej e-mailowo, na adres podany powyżej, do pani Anity Kozołup, @wsb.wrocław.pl. W tytule prosilibyśmy, żebyście Państwo napisali SUM. Przy zgłoszeniu należy podać swoje imię i nazwisko, numer albumu, język, który Państwo chcecie wybrać oraz temat, czyli albo spotkania, albo meetings, albo presentations. Deadline tak zwany, tak? Czyli czas, kiedy Państwo macie czas na podjęcie
ważnej decyzji życiowej, to 6 lutego. A co jeśli wybrałabym Rosetta Stone? To jest całkowicie jak gdyby inny sposób nauki, całkowicie inny sposób nauczania. Tutaj Państwo portujecie samodzielnie przed komputerem, natomiast myślę, że dużym plusem jest to, że Państwo po prostu sami decydujecie, kiedy macie czas na to, żeby wykonać ćwiczenia. Na platformie Rosetta Stone, a myślę, że Państwo doskonale ją znacie już z wcześniejszych studiów, należy wykonać 30 godzin ćwiczeń, które zostaną przesłane do Państwa i automatycznie, jeżeli Państwo nie zgłosicie się na kurs Kendo, po prostu automatycznie zostaną Państwu nadane numery kont i też mailowo otrzymacie Państwo wszystkie informacje na ten temat. Czyli z marszu zostanę przypisana do Rosetty, jeśli tak, się nie zgłoszę. Jeżeli Pani nie wybierze do 6 lutego kursu Kendo, otrzyma Pani dostęp do Rosetty Stone i informacje, w jaki sposób należy to zaliczyć, a tak jak mówię, to jest 30 godzin, które należy spędzić przed komputerem. A więc do Państwa należy decyzja. 14 godzin w szkole z nauczycielem, czy 30 godzin przed komputerem. A czy na Rosetcie Stone jest jakiś test? Nie, całość, zarówno kurs Kendo, jak i zaliczenie poprzez Rosettę kończy się po prostu zaliczeniem. Nie będzie absolutnie żadnego egzaminu, nie będziecie Państwo musieli zdawać żadnego egzaminu. Oczywiście przy kursie Kendo jest to prezentacja lub też odegranie roli podczas spotkania biznesowego, czyli takie bardziej informacja, jak gdyby sytuacja taka bardziej z życia wzięta biznesowego. W przypadku Rosetty Stone należy tylko wykonać 30 godzin ćwiczeń i to wszystko.